Witam serdecznie, tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Słuchajcie, kolejny niesamowity dzień. Tamiza, tym razem bardzo blisko Hammersmith. Ze mną tam daleko Maria. Tutaj jest Darek. A tam daleko, daleko jeszcze Andrzej i Janosik. Także ja zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek prosto z Tamizy. Trzymajcie się i widzimy się już przy pierwszym dołku. Heja! Zaczynamy, kochani, zabawę i... Na dzień dobry, coś takiego. Nie wiem, dopiero zacząłem pierwszy dołeczek. Do zobaczenia przy kolejnym. Heja! No i kolejny dołek, pierwsza monetka w dniu dzisiejszym. Dwa peny modernistyczne. No nic, leci do rutusowskiej kieszonki i widzimy się już za chwilę. Hejka! No to, kochani, kolejny dołeczek i tym razem dla odmiany bateria do telefonu Nokia. Także jakby ktoś potrzebował, to śmiało dawać znać. Bateria do Nokii ląduje oczywiście w mojej torebeczce. Spójrzcie. I widzę się z Wami już za chwilę przy kolejnym fajnym dołku. Hejka! No i, kochani, powiem szczerze, że już miałem powoli zacząć płakać, że miejsce jest dość nieurodzajne. A to buch! I w tym momencie, jak o tym pomyślałem, wpadła monetka, leci do mojej torebeczki, a z Wami się widzę już za chwilę. Heja! No to, kochani, kolejny dołek. Ja Wam muszę powiedzieć, że robię się coraz bardziej zadowolony. Spójrzcie, takie coś. Nie wiem, co to jest w tym momencie, bo jest destrukcik, ale zdecydowanie nie ma to kształtów regularnych. No nie wiem, może ktoś coś dojrzy. Malutka, cienka moneta. Nie chcę tego teraz trzeć, ale przetrę to na pewno delikatnie w domku. Spójrzcie. Widzicie? Nie ma rantu regularnego. O, ja bym obstawiał delikatnie na rzym, ale specjalistą nie jestem. Zobaczymy, jak przeczyszczę, na pewno Wam pokażę. Hejka! No i, kochani, kolejny do torebeczki. Co to? 2pi? 2pi, tak. 2pi, ale to też moniak, cieszy normalnie tak samo. No fajnie jest, fajna jest ta możliwość wykopania tego dołka i to tak naprawdę sprawia mi wielką przyjemność. A dodatkowo fanty, to jest taka wisienka na torcie. Oczywiście pakuję ją do rutusowskiej torebeczki, ja z Wami się widzę przy kolejnym dołku. Hejka! No to, kochani, teraz uwaga, bo wjeżdża kubek prosto z Bombaju. Także nie wiem, co tutaj robi kubeczek z Bombaju, ale no nie jest to sreberko, bardzo szkoda, pisze Stainless Steel. No fajna sprawa, idzie do koszyczka, zabieram i widzę się z Wami przy kolejnym dołku. Hejka! No to, kochani, muszę Wam powiedzieć, że teraz kolejny dołek i normalnie patrzcie, jaki guzior z Tamizy. Pierwszy taki mój guzior, naprawdę, raz, że takiej wielkości. No kurde, patrzcie, jaki kosior. Ale się cieszę, kurde, normalnie, zdecydowanie dla mnie znajdka dnia, aż się wysłowić nie mogłem. Super, fajny, naprawdę przepiękny. Guziczek oczywiście do mojej rutusowskiej kieszeni, a z Wami widzę się już za chwileczkę. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Heja! No i, kochani, szybka akcja. Spójrzcie tam daleko. Przyjechała policja, bo pan tam chodził i został odcięty. I oni przypłynęli najnormalniej w świecie, żeby go teraz ściągnąć. Wyratować. Ale ciekawe, jak oni się patrzcie, widzicie? Nie wiem, czy będzie widać, bo to jest dosyć daleko, to jest po drugiej stronie. Na łódkę ją biorą. Ja tam podejdę trochę bliżej. Utknął, po prostu błoto takie się zrobiło i nie był w stanie już dalej wyjść, więc przyjechała policja, ratownicy
i najnormalniej w świecie mu pomogli, także słuchajcie, także my tu kopiemy w takich warunkach, często gęsto, spójrzcie, woda już tutaj powoli zamyka się. O, tam stoi Maryja. Maryja! Tam daleko, widzicie, jest Maryja. Także ja was serdecznie pozdrawiam. Akcja ratownicza się udała, policja wraca do domu, a my zakończamy kopanko. Ja czekam teraz, aż chłopaki wrócą i zobaczymy, co oni tam fajnego znaleźli. Ja oczywiście wam to pokażę. Heja! Słuchajcie, kochani, bo teraz zaczynamy na dzień dobry. Zanim system zostanie całkowicie rozwalony przez Andrzejka z tyłu za moimi plecami, to jesteśmy teraz u Janosika. Jest jakiś szyling, widzę. Jest sreberko, super. Guzior też jest zarobisty, naprawdę, kurde, no co? Szczerze mówiąc. Fajniutki. Fajnie. To było na tyle. Jest Elka. Super, gratki, kurde, normalnie Janosik. Ale słuchajcie, teraz czas by rozwalić system. Andrzej, ty tu jesteś? Siema, siema. Słuchajcie, to jest ten gość, co znajdki wyciąga z nieba, a naprawdę, kurde, mówię jak dobry cukiernik, kurde, przyjdzie i namnoży. Spójrzcie po prostu na to. Są to znajdki dzisiejsze Andrzeja. Ja wam troszeczkę, kurde, przybliżę. Spójrzcie. Są sreberka, jest kilka sreberek, są szylingi, są Elżbiety. Te są przepiękne, naprawdę. Ja ci powiem szczerze, że ja takie nigdy nie znalazłem. Piękne monety, naprawdę. Dwie takie same, no. Ale kolosy, wam powiem szczerze, masakrystyczne. Szylingi są. Jest jeszcze trzeci, tak? Nie, to jest Liberty. A, to jest Liberty. No to rozwalił system, co? Pojechał do drugiej rury. Kurde, nie. Powiem wam szczerze, brakuje mi słów. Nie wiem, zastanawiam się, czy Andrzeja brać kiedyś jeszcze na kopanie, bo on to taki, kurde, dzikor normalnie, że masakra. Siema, mówi. Kurde, normalnie, no, żebyś wiedział. Nie, no, masakra. Ale to jeszcze jest nie wszystko, kurde. Andrzej, gdzie schowałeś te? Leżą na tym, na bagu. Leżą i ale spójrzcie. Andrzeja śmieci. No i żeby tego było mało. Spójrzcie teraz, co tutaj się dzieje. Patrzcie. Andrzej. Piękny token ołowiany. Naprawdę przepiękny. Ale kurde, wyraźny. Ty, ale wyraźny normalnie, masakra. Dobra, drugi tokenik. Super, fajny. Jest i... Badge, exhibitor. Proszę bardzo. No i teraz, kurde, jeszcze, żeby tego było mało, to Andrzej mówi, że jeszcze dwie obrączki. Srebrna i białe złoto jeszcze. Na dzień dobry, dziękuję. Andrzejek, żółwik. Żółwik. Słuchajcie, tu, kurde, naprawdę... Brak słów z tym Andrzejem, brak słów. My byliśmy z tamtej strony, tam hen, a on tutaj z tej strony działał z Janosikiem, no i... Rezultat, jak sami widzicie, jest przekosmiczny. Darek, a ty jeszcze nie chcesz swoich znajdek pokazać? Ja tam nie mam nic ciekawego. Dawaj, jak tego to już, kurde, pokaż i co ty masz. Będziesz pykał zdjęcia jeszcze? Tak, będę pykał zdjęcia. No, Andrzejku, minutka jeszcze. Dobra. Ty zostawiłeś tu znajdę. Trzymaj. No i spójrzcie. Znajdy Darka. Czyje tam? Czekam zdjęcia. Moje są. Tak, ja już chowałem. Super. No fajnie, Darku, żółwik. Trzymaj. Dzięki bardzo. Ja się z wami żegnam. Bardzo proszę o zostawienie jakiegoś śladu po sobie w postaci lajka, suba, komentarza. Trzymajcie się bardzo serdecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Bye, bye.